Witam Państwa, w piątek 30 stycznia. Zapraszam na komentarz wideo, w którym tradycyjnie omówię WIG20, DAX, S&P 500 i kontrakty terminowe. Indeks WIG20 zdołał w końcu przedrzeć się wczoraj i to w dość spektakularny sposób ponad barierę podażową 26-29 i w efekcie w tej chwili notowania przebiegają w okolicy kolejnej eksponowanej przeze mnie strefy oporu 2354-59. Strefa posiada w moim odczuciu również takie znaczenie średnioterminowe, a wszystko dlatego, że po prostu grupują się tutaj, koncentrują się ważne zniesienia wewnętrzne Fibonacciego, między innymi 38,2 całego impulsu spadkowego. Z kolei przełamany wczoraj węzeł 26-29 powinien teraz przeobrazić się w lokalną zaporę popytową. Jeśli stałoby się inaczej, no, byłby to pierwszy negatywny sygnał, świadczący być może o wyczerpywaniu się impetu odreagowania zapoczątkowanego w węźle 2238-44. Poczekałbym jednak w takiej sytuacji jeszcze na dodatkowe potwierdzenie. Na razie wydarzenia rozgrywają się na WIG-u 20 w stosunkowo istotnym, newralgicznym rejonie cenowym. Oczywiście podobnie wygląda to na kontraktach. Tutaj potencjalnie istotną rolę może odegrać węzeł podażowy 2362-69. Jeśli chodzi natomiast o wsparcia, a powinniśmy ten wątek poruszyć z racji niewielkiego, ale jednak rozwijającego się ruchu korekcyjnego, to na pewno w pierwszej kolejności wziąłbym tutaj pod uwagę zniesienie 18,6 całej fali wzrostowej, to jest poziom 2334, a dużo mocniej wyeksponował znaczenie lokalnego węzła popytowego 2322-26. Tutaj jak widać również przebiega zielona middle line, koncentruje się kilka zniesień wewnętrznych Fibonacciego. Dla mnie oznaką słabości wyczerpywania się impetu ruchu wzrostowego byłoby właśnie pokonanie wymienionego przed chwilą węzła popytowego. Pozytywny sygnał to kontynuacja ruchu, przełamanie strefy 62-69. Wówczas oczekiwałbym, że kontrakty bardzo szybko zameldują się w okolicy poprzedniego szczytu, poziom 2387. Tutaj widać wzmocnienie w postaci niebieskiej median line, czerwonej median line, więc ten klasyczny opór również może przeobrazić się w istotny rejon cenowy. Na kontraktach na dolara amerykańskiego doszło do naruszenia strefy 371,71, 372,73. Tak jak wiemy już z poprzednich opracowań, nieudana próba obrony tego wsparcia to zapowiedź kontynuacji ruchu, nawet z możliwością przetestowania strefy 366,56, 367, gdzie wypadają projekcje prowzrostowego symetrycznego układu X, A, B, C i D. Na indeksie DAX cały czas tutaj posługuje się wykresem w skali tygodniowej, bowiem no, podobnie jak w przypadku WIG-u 20, choć jednak ten węzeł jest zdecydowanie istotniejszy, ten czyli 10800, 10880, wydarzenia rozgrywają się w dość newralgicznym rejonie cenowym. Jak już wiemy, niepokojący sygnał związany z możliwością wzrostu presji podażowej pojawił się w momencie pokonania wsparcia 10200, 10240. Popyt uaktywnił się wczoraj na S&P, tutaj w tym przedziale 1986, 1992. Przypomnę, że negacja tej strefy to możliwość ukształtowania się na wykresie formacji prowzrostowej XABCD, formacji symetrycznej, której projekcje wypadają dokładnie w węźle 1956-1960. Z kolei gdyby bykom udało się wykreować właśnie z wybronionego wczoraj węzła 86-92 nieco silniejszy impuls, to nadal należałoby zwracać uwagę na strefę 2055-62, posiadającą wzmocnienie w postaci zielonej middle line. To jest nadal aktualna bariera podażowa i dopiero jej sforsowanie mogłoby sprawić, że indeks powróciłby na ścieżkę bazowego, średnioterminowego trendu wzrostowego. Negatywny sygnał to przełamanie wsparcia 1956-1960. Dziękuję.